Cześć, siemanko, z tej strony Patryk. I chciałem wam trochę przybliżyć moją przygodę z tym ogólniakiem. Jak to się stało, że znalazłem się w drugim LO w Kwidzynie? Trafiłem tam, bo chciałem kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną, a tylko ta szkoła umożliwia to w Kwidzynie. Po gimnazjum, które kończyłem w Kartuzach, chciałem kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną, a że w Kwidzynie była bardzo dobra drużyna, bardzo dobrzy trenerzy, więc postanowiłem się po prostu przenieść tutaj do internatu. No i musiałem wybrać jakieś liceum, a że drugie LO ma profil sportowy, więc wybrałem po prostu to liceum, który z nauczycieli zapadł ci najbardziej w pamięci. Najbardziej wspominam pana Kapicę, dlatego że bardzo interesował się piłką ręczną. Wiem, że jak hale były otwarte niedawno, to też czasami pojawiał się na meczach i bardzo dobrze go z tego względu wspominam. Myślę, że będzie nim nasza wychowawczyni pani Katarzyna Witt, którą serdecznie pozdrawiam. Z tego względu, że była naszym wychowawcą i prowadziła nas od początku do samego końca. A druga sprawa będzie taka, że nikt z nauczycieli nie kibicował nam tak jak ona. I jak dostawałem pierwsze minuty na parkietach Superligi, mega mi kibicowała i trzymała za mnie kciuki. Jakiego kolegę i koleżankę wspominasz najbardziej ze szkoły? Całą klasę wspominam bardzo dobrze, ponieważ spędziliśmy ze sobą wiele lat i po prostu nie ma osoby, która szczególnie zapadła mi w pamięć. Z kolegów myślę, że będzie to Daniel Makowski z tego względu, że na każdej lekcji praktycznie siedzieliśmy razem i jeszcze w internacie mieszkaliśmy razem. A z koleżanek myślę, że będzie to Wiktoria Chromińska, bo z tego co pamiętam, to była najbardziej ambitna osoba z dziewczyn w klasie. Zawsze była przygotowana na każdą lekcję i nieraz chciałem od niej ściągać. Ciekawostka, wspomnienie SLO. Na pewno bardzo ciekawym wspomnieniem było nagrywanie Lipdapa. Najbardziej zabawna sytuacja w szkole. Myślę, że będzie to nasz chrzest na pierwszym roku. Z tego co pamiętam, podpadłem nieźle starszym uczniom i nie pamiętam, co mi wylądowało na głowie, ale to było coś na pewno, co bardzo śmierdziało. I pamiętam, że miałem zadanie, musiałem zaśpiewać jakąś piosenkę przed całą szkołą. No i myślę, że było całkiem zabawnie. Przez kojarzenie z SLO. Oczywiście piłka ręczna. Myślę, że to będą dwa słowa. Bezproblemowe i mega ambitne. Z tego względu, że mieliśmy dużo wyjazdów, jako że byliśmy sportową klasą. I nauczyciele nigdy nie robili nam żadnych problemów z tego, że mamy tyle opuszczonych godzin. Po prostu kazali nam to nadrobić i wiedzieli, jakie mamy zajęcia. A ambitne z tego względu, że pchali nas mega do przodu. Chcieli nam wpoić jak najwięcej wiedzy i najlepiej jak mogli przygotowywali nas do matury. Czego życzysz szkole? Wychowania kolejnych absolwentów, którzy zaistnieją w świecie sportowym bądź naukowym. Życzę szkole, aby wychowała wielu laureatów konkursów ogólnopolskich, a także wielu sportowców. Jaki nauczyciel był najbardziej wymagający? Mimo że tylko przez krótką chwilę uczyła mnie biologii, to najbardziej wymagającą nauczycielką była oczywiście pani Tubaja. Czy uważasz, że szkoła ma dobrą, znaną markę w Polsce? Myślę, że na pewno ta szkoła jest w czołówce. Mówię teraz na przykład o zdawalności, o nauczaniu. Sam orientowałem się, jak przychodziłem do tej szkoły, więc myślę, że ma naprawdę dobrą markę. Tak, uważam, że szkoła ma bardzo dobrą markę w Polsce i pokazuje to chociażby na tle sportowym.